Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merlin w centrum handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem. Jesteśmy na osiedlu, które się kiedyś nazywało Gwardzistów, teraz się nazywa Kmity. Jest to bardzo charakterystyczny przykład naszego budownictwa osiedlowego spółdzielczości mieszkaniowej. Przed II wojną światową w 1921 roku powstała jedna z największych w Polsce warszawska spółdzielnia mieszkaniowa. Był to unikatowy przykład realizacji postulatów formułowanych we Francji, Holandii i Niemczech przez przedstawicieli postępowej awangardy architektonicznej, której główną postacią był Le Corbusier. Efektem tych prac było opublikowanie tzw. karty ateńskiej, dokumentu, w którym zapisano podstawowe zasady projektowania i realizacji osiedli. Również po 1945 roku kontynuowano przedwojenne założenia, tworząc spójne zespoły urbanistyczne tanich mieszkań pracowniczych. Wiele opracowań teoretycznych tworzonych było przez Międzynarodową Federację Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Organizowała ona m.in. kongresy poświęcone zagadnieniom nowoczesnej urbanistyki. W 1962 roku taki kongres odbywał się w Paryżu i w czasie tego kongresu brała w nim udział kilku osobowa delegacja polska. W skład tej delegacji tak się złożyło, że zaproszono i mnie do tej delegacji. Kiedy wróciłem z powrotem z tego pobytu za granicą do pracowni urbanistycznej, wkrótce zostałem zaproszony do przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie, którym był wtedy Alfred Żądło, żebym się zgodził na funkcję konsultanta Inwest w projekcie Rzeszów. Była to niedawno zorganizowana jednostka projektowa zajmująca się projektowaniem budownictwa mieszkaniowego w Rzeszowie dla spółdzielczości mieszkaniowej. Zatrudniała już wtedy sporo architektów, ale uznano, że nie mają oni zbyt dużego doświadczenia w programowaniu rozwoju miast, w układach przestrzennych, wielkoskalarnych i w związku z tym ja zająłem się takim odwiedzaniem kolegów projektujących poszczególne osiedla, żeby te pewne zagadnienia z większej skali, ze skali urbanistycznej, przenieść do projektu konkretnych osiedli. I tak się zdarzyło, że również trafiłem na zobaczyć na stole pierwsze propozycje rozwiązania projektów osiedla, na którym w tej chwili stoimy. Autorem tworzonego na początku lat 70. XX wieku projektu osiedla Gwardzistów był architekt Zdzisław Kłodkowski, wówczas pracownik Inwest Projektu Rzeszów. Było kilka opracowań wariantowych i z tych opracowań mój wariant został wybrany do dalszej pracy projektowej. Wielokrotnie padało w czasie naszych rozmów przy oglądaniu projektów tego osiedla określenie osiedle modelowe. Rzadko kiedy się zdarza, żeby teren pozwalał na takie kompleksowe zaprojektowanie osiedla. A tutaj akurat była okazja, że ta wielkość terenu umożliwiła zaprojektowanie osiedla na rzędu 12 tysięcy mieszkańców. Badania demograficzne i różne inne wywołały koncepcję tworzenia osiedli, które będą osiedlami stanowiącymi pewne jednostki strukturalne, w pewnym sensie samowystarczalne do życia. To znaczy szkolnictwo, służba zdrowia, przedszkola, żłobek, zespół pawilonów handlowych i wszystkie obiekty technologiczne związane z mediami tego osiedla. Ma to być nie tylko miejsce zamieszkania, bo to wiadomo, że tu mieszka, miejsce wypoczynku tego bliskiego, na pewno tak. No, miejsce pracy dla pewnej ilości osób, bo są tu przecież obiekty różne usługowe, gdzie zatrudnieni bywają również i mieszkańcy takich osiedli. Chodziło o to, żeby
te osiedla wytwarzały pewną więź wewnętrzną, społeczną tutaj zamieszkałej ludności. Ograniczenia, jakie czekały na projektantów, wynikały z konieczności wpasowania osiedla pomiędzy kwartały ulic Bohaterów, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, ówczesnej ulicy Gwardzistów, która teraz nosi imię Mariana Langiewicza, oraz planowanej nieco dalej Alei Wincentego Witosa. Dodatkowym utrudnieniem były wybudowane tu wcześniej domy jednorodzinne, które w większości należało zostawić, oraz punkt zasilania energetycznego dla Staroniwy i biegnące stąd linie wysokiego napięcia. Teren jest wydłużony. Ograniczenia są w formie takiego prostokątu, złamanego prostokątu. To aż się prosiło, żeby zlokalizować dwa duże zespoły mieszkalne, które by korespondowały ze sobą. I na spięciu tych dwóch zespołów, żeby powstały jakieś usługi. I w ramach projektowania tego osiedla, właśnie poszukując wyrazu tego osiedla, to dzięki mnie, można powiedzieć, stworzył się tutaj ten charakterystyczny wachlarz skrzydeł husarskich, jak to niektórzy później określali, a także stworzyło się kompozycję, która się rozbudowała w pionie. To ja zaproponowałem, żeby nie rezygnując z istniejącego budownictwa jednorodzinnego, które w stosunku do pięciokondygnacyjnej zabudowy daje pewien kontrast, wprowadzić jeszcze elementy wyższe. I wtedy wprowadzono tutaj już realizowane w Rzeszowie budynki średnio wysokie, 11-kondygnacyjne, które miały zaakcentować ten zespół od strony południowej. I drugi, długi element tak zwanej szafy z ulicy Dąbrowskiego, który się dało wkomponować w część północną tego osiedla w rejonie ulicy Wyspiańskiego. To był budynek, który faktycznie bardzo tanio go wybudowano, był długi, łatwo można było go zmontować, no a inwestor miał frajdę z tego, bo miał dużo mieszkań, niedrogich. To były takie dwa elementy pionowe, wysokie, które można było stworzyć pewne punkty orientacyjne w przestrzeni tego osiedla. Od 1974 roku osiedle Gwardzistów realizowane było z tak zwanej wielkiej płyty. Gotowych, żelbetowych prefabrykatów, które powstawały w fabryce domów w Rogoźnicy pod Rzeszowem. To był żuraw i budynki bardzo szybko się realizowało. My dzisiaj inaczej patrzymy na tego rodzaju zabudowę. Wiadomo, że to była gehenna dla architektów, bo wielka płyta to nie była taka oręż do projektowania prawidłowego, no ale taki był okres, że trzeba było szybko budować, niedrogo, żeby jak najwięcej ilość mieszkań była. Z zaplanowanych w projekcie inwestycji nigdy nie udało się zrealizować wielopoziomowego parkingu osiedlowego. Miał on znajdować się tuż przy ulicy Wyspiańskiego. Na tym terenie obecnie stoją parterowe baraki różnych firm. Na styku osiedla z obwodnicą były tereny zielone. Te tereny potem zostały zaprojektowane jako park osiedlowy, park w zasadzie o znaczeniu ogólnomiejskim, bo była to duża powierzchnia terenów zielonych. W pierwotnym projekcie osiedla architekt zaplanował wybudowanie dwóch identycznych szkół. Jedna z nich stoi na rogu ulic Wyspiańskiego i Bohaterów. Drugiej, zaplanowanej w centrum osiedla, nigdy nie zrealizowano. No i oczywiście powstał wolny plac. Powstał wolny plac, gdzie włodarze naszego miasta w tamtych czasach plus ośrodki partyjne chciały, żeby tam po prostu powstały bloki mieszkalne jako uzupełnienie tych dwóch wachlarzy. Myśmy się mocno sprzeciwili temu, tej koncepcji, i plac został wolny. Oczywiście w zanadrzu myśleliśmy co innego, bo już był pomysł, żeby w tym miejscu powstał obiekt sakralny, żeby tam można było zlokalizować kościół.
Budowa kościoła, parafii pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza rozpoczęła się w 1984 roku. Architekt Andrzej Piątek, rocznik 39, zmarł zresztą parę lat temu, w 90 roku bodajże, zaprojektował tutaj zespół kościoła razem z ośrodkiem parafialnym, który jest skomponowany na zasadzie podobne jak zespoły klasztorne, klasztorów franciszkanów czy dominikanów. Jest duża bryła kościoła, do której z jednej strony przylega ten cały ośrodek parafialny w czworobok zaprojektowany. I trzeba powiedzieć, że zrobił to w sposób bardzo taki zgrabny, bo i architektura jest, choć jest architekturą nowoczesną, to jednak nawiązuje do tradycji naszych budowli kościelnych z okresów dawniejszych. Jest rozpoznawalny w przestrzeni bardzo wyraźnie, jest zaakcentowany taką wąską wieżą sterczącą do góry, akcentującą to miejsce bardzo udatnie. 1990 rok przyniósł zmianę nazwy osiedla. Dotychczasowe Gwardzistów zostało przemianowane na osiedle Kmity. Charakterystycznym obiektem znajdującym się w centrum osiedla Kmity jest pomnik zamordowanych przez hitlerowców Polaków. W nocy z 31 maja na 1 czerwca 1943 roku nieznani sprawcy uszkodzili na kilka godzin znajdującą się w pobliżu stację transformatorową. Zasilała ona pracujące wówczas na rzecz Niemców zakłady. W odwecie za ten akt sabotażu żandarmeria niemiecka rozstrzelała 43 Polaków. Dla uczczenia ich pamięci po bliskiej ulicy nadano nazwę bohaterów. Aktualnie osiedle Kmity zajmuje 20 hektarów. Liczy 35 budynków mieszkalnych i 6 pawilonów użytkowych, wokół których jest blisko 10 hektarów terenów zielonych. Mieszka tu niewiele ponad 6 tysięcy osób. Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merlin w Centrum Handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem.